Jeszcze słuchajcie, zanim przejdziemy na timelapsa, to jeszcze chcę wam pokazać pierwszą docinkę, w jaki sposób robię. Tutaj doszliśmy do tego narożnika. Ja odpalam sobie laser. Ustawiam sobie linię. Linie płytki. Ok, idealnie. To tak szybko poszło, bo już sobie wcześniej ustawiłem, żebyście nie musieli czekać, jak się z tym bawię. I teraz tak. Nie mam możliwości cięcia tutaj na górze. Muszę z każdym cięciem schodzić na dół, to co trzeba tam zrobić flexem. Więc żeby nie latać tam, zostawiłem sobie na dole część płytek i teraz tylko będę wymiarował i tam na dole sobie rysował i ciął. Korzystam z takiej elektronicznej wersji notatnika. Xiaomi, Xiaomi, nazywajcie jak tam chcecie. Dość spory, duży format, dużo można sobie wyrysować, wypisać. Ma też fajny magnesik tutaj, oczywiście link w opisie, gdybyście byli zainteresowani. Zrysuję sobie taki wstępny kształt płytki. Ona będzie wyglądać tak po wycięciu. Teraz wymiary. Tutaj mamy 55,5, więc robimy na 55, wystarczy. Mamy prawie centymetrowy cokół grubość, więc nie ma problemu. Mierzymy to wcięcie. Mamy 16, znowu 16,5. I tak naprawdę to są te dwa wymiary, które w nas interesują. Teraz z tym wszystkim idziemy na dół. Wycinamy i będziemy mieli gotową docinkę do klejenia. To swoją drogą bardzo fajna rzecz. Bardzo fajnie się sprawdza taka elektroniczna wersja kartki. Żaden tam wyświetlacz, amulet, nie wiadomo co do pisania. To pewnie znacie, dzieciom nieraz takie kupujecie. A to jest taka większa forma. To jest chyba A4 wielkość, jeśli dobrze pamiętam. Więc wygodnie się z tego korzysta. Laser gasimy. I idziemy na dół docinać materiał. Chcę wam pokazać, dlaczego warto na drugi dzień po wypłytkowaniu powyrywać plastiki, pozdejmować je z tego systemu poziomującego. Ja już je tu powybijałem, tam pewnie widzieliście w jakimś filmiku. I tutaj czasem między fugami zostają resztki chlewu. Jak zrobimy to na drugi dzień, to bierzemy nożyk z cienkim wkładem, delikatnie, żeby nie uszkodzić szkliwa, nacinamy ten klej. On jeszcze jest na tyle świeżutki, na tyle miękki, że to się bez problemu robi. I warto jest to zrobić. Tam producent podaje, że już po 6 godzinach można wchodzić na płytki, czyli gdybyście mieli taką możliwość, to już po 6 godzinach można byłoby to zrobić. To wtedy ten klej jeszcze jest bardziej miękki. Ale dzięki temu, zobaczcie, tak to wygląda. I czyściutka spoinka, elegancka. Jeszcze na jednej wam pokażę. Ustawimy się trochę w drugą stronę. O, tutaj jest taka resztka kleju, widzicie? To wycinamy. I czyściuteńko. I tak przepatrujemy wszystkie fugi, wszystkie spoiny, tak żeby to sobie wyczyścić. Tak wygląda pierwszy etap. Już tutaj część przedpokoju mamy zamkniętą. Już po zdjęciu plastików dystansowych, już po wyczyszczeniu fug,
Ładnie, czyściutko. I teraz jedziemy dzisiaj w tą stronę. Zamykamy tutaj i wjeżdżamy do jadalni. Dzisiaj dwa rzędy do końca polecimy tam aż do ściany.